Przechodzimy do punktu 15 porządku obrad, to jest punktu ostatniego, oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa ma jakiś komunikat? Ja jeśli bardzo proszę Pan. Chciałbym zadać pytanie. Na początku sesji... To jest oświadczenie lub komunikat? Więc oświadczam, że zadaję pytanie. Oświadczam również, że nie bardzo kojarzę, kim jest ten pan, który był przedstawiony nam jako członek zarządu i liczył na początku głosy, ponieważ od niemalże roku tego pana widziałem może raz i jakoś tak mi przemknął i za każdym razem jest to tak, że pojawia się na kilkunastu minutach sesji, po czym znika. Jeśli dobrze usłyszałem, ten pan nazywa się Wyrobiec, jest członkiem zarządu, nie ma również dyżurów, jak inni członkowie zarządu. Czy zatem w całej tej rozgrywce chodzi o to, aby wziąć niezasłużoną dietę członka zarządu, podobnie jak dietę za prowadzenie komisji rewizyjnej? Chciałbym, żeby zarząd może wyjaśnił, na czym polega pełnienie funkcji członka zarządu, który nie przychodzi na sesję, nie przychodzi na zarządy, co stwierdziłem na przyjęciu protokołu posiedzeń komisji, i nie przychodzi również na sesję. Jak działa ten zarząd, to właśnie widzimy. Czy zatem mamy dalej czasę pieniędzy podatków na lewo i prawo? Szanowni Państwo, ja mam. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakiś komunikat? Panie Domański, to jest to, co Pan uprawia. Pierwszy mój komunikat. Chcę Państwa poinformować, że zmienił się naczelnik Straży Miejskiej Oddziału Kraków-Zawodza. Został mi Pan Janin Mariusz. Z Panem Wiceprzewodniczącym odbyliśmy spotkanie z Panem Naczelnikiem i ustaliliśmy, że w ciągu miesiąca, a najpóźniej, tak się wydaje, na najwyższej komisji praworządności i bezpieczeństwa, a później na sesji pan naczelnik przedstawi sprawozdanie za rok poprzedni z realizacji zadań przez Straż Miejską, jak również zmiany organizacyjne, strukturalne, jakie będą dokonane w oddziale Straży Miejskiej Kraków-Krowocz. To jest jeden komunikat. I drugi komunikat. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2014 roku. Jeżeli nie, nastąpią okoliczności, które spowodują, że zmieni się termin na termin wcześniejszy. Szanowni Państwo, zamykam 39. sesję Rady Dzielnicy 6. Miasta Krakowa. Dziękuję za przybycie i udział w obradach.